Witam serdecznie. Dzisiaj znowu spotykamy się z Krystyną z Atlanty i tym razem porozmawiamy na temat pewnego panaceum związanego ze złotem. Witam cię. Witam serdecznie ponownie. Co dzisiaj? Zaczniemy jak zwykle, główny temat pojawi się na końcu. A może trochę opowiem, jak to wszystko się stało. Będziemy rozmawiać o złocie. To się tutaj, ja to znalazłam przynajmniej jako gold cure, czyli złote panaceum. To złote panaceum jest częścią, niedawno się dopiero dowiedziałam o tym, że jest częścią tego, jak się robi ormus. Znaczy dowiedziałam się dawno temu, ale zrozumiałam to niedawno. Kiedy robi się, ormusy można zrobić w różny sposób, z różnych pierwiastków. Biały proszek złota to jest jeden z rodzajów ormusu. I biały proszek złota, kiedy jest robiony, można go zrobić różnymi sposobami, wodną metodą, suchą metodą i w inne sposoby z tych metod. Jeżeli się robi w pewnym procesie, to z reguły wszystko się odbywa jako kwas, zasada i trzeba poczekać odpowiednią ilość czasu po każdym kwasie, po każdej zasadzie i tak dalej. I w pewnym momencie na samym początku mamy coś, jak użyje się wody królewskiej, żeby rozpuścić złoto. Dochodzimy do takiej substancji, którą właśnie używa między innymi pan Stanisław Szczepaniak z A, na końcu sprawdzałam. I pan Szczepaniak właśnie używa chlorek złota 3 razem z dwutlenkiem chloru. Dwutlenek chloru ClO2 to jest substancja, która powstaje w wyniku połączenia, zrobienia MMS-u. Bo mamy MMS jako NaClO2 i wtedy on jest, jeżeli po aktywacji, czymkolwiek oni go aktywują, na przykład na początku cytryną, później kwaskiem cytrynowym, później HCl, po aktywacji, po poczekaniu tam powiedzmy 30 sekund do minuty, otrzymujemy między innymi właśnie ClO2. Mówiłam przed chwilą, już zapomniałam. Więc jeżeli pan Szczepaniak zaczął używać swoje, powiedzmy, złote panaceum, zrobił to właśnie w ten sposób, używając ClO2 i chlorek złota 3. Jak ja się tego nauczyłam, to zaraz opowiemy całą historię, bo to jest naprawdę ważne, to wszystko przyszło do mnie, nie że ja jestem jakaś mądra gospodyni domowa tutaj. Stało się tak, że po prostu miałam sny i kolejne sny i kolejne sny i to nie jest, że ja tu wyskoczyłam krowie spod ogona wczoraj, tylko to się zaczęło z 2009 roku, zajęło mi to wiele lat i może wskoczmy, jak to się zaczęło. Zaczęłam już opowiadać wcześniej u pana Zagórskiego moje przygody z MMS-em. Tam jeszcze nie dodałam, nie zdążyłam, bo się spieszyliśmy, jedna czy dwie ważne takie rzeczy o tym MMS-ie, że na przykład widzi się w ciemności po MMS-ie. Jak na przykład macie coś takiego, że wchodzicie do ciemnego pokoju w nocy z jasnego pomieszczenia i jest ciemno i muszą oczy się troszeczkę jakby przyzwyczaić do tego mroku, jedną, dwie sekundy i wtedy już się widzi powoli, powoli. Ja mogłam widzieć od razu i jeszcze kilka różnych tam rzeczy się zdarzyło, takich bardziej paranormalnych, ale to jakby wyczyściły się te ziemskie zmysły. Nie te jeszcze paranormalne, tylko te wszystkie nasze 5 głównych zmysłów. I wtedy zaczęły się sny. Zaczęły się sny i ja prosiłam, bo między innymi potrzebowałam to podawać swojemu synowi na wirusowe zapalenie opon mózgowych, które go wyciągnęło z tego dosłownie od razu. I szkoda, że panikowałam, bo to zajęło 4 dni, a mogło zająć tylko jeden dzień i już by go nie bolało, nie byłby sparaliżowany. No ale tak czasami po prostu się, jak się nie ma doświadczenia i się obawia czegoś, ten właśnie ten strach, to jest to, na czym oni żerują na nas, że będziemy przestraszeni, że jest coś, czego nie znamy, tak jak teraz z tym wirusem. I co się stało? Ja prosiłam. Miałam takie uczucie, że jest coś lepszego niż ten MMS, znaczy jako lepszego w smaku, dosłownie. I ja prosiłam
Tak sobie chodziłam, drogi Jezu, tak w głowie z taką myślą, nie że chodziłam się modlić, tylko taką myśl miałam w głowie. Drogi Jezu, jak jest coś lepszego, co może szybciej, będzie lepiej działało i będzie lepszy w smaku przede wszystkim, to daj mi to i ja nie będę próbowała książki z tego napisać, żeby to sprzedać, albo kasy na tym zrobić, albo nie wiem, cokolwiek patentu. I ja to wypróbuję na sobie, ja się zgadzam, będę wolontariuszką i wypróbuję to na sobie i jeżeli to działa, no to ja wtedy wszystkim powiem. I faktycznie tak się stało i to nie jest tak, że od razu ja zrozumiałam, co oni do mnie mówią, ale zaczęły się sny i ten sen to ja miałam chyba z 3 razy, może przez pół roku i w końcu gdzieś coś mi się obudziło i poszłam i to sprawdziłam. Bo na początku, znowu wrócę do książki Barbary Marciniak, nie, że jestem wielką fanką Barbary Marciniak, bo byłam tam i to się niekoniecznie zgodziła ta osoba z tym, co ja myślałam, że ta osoba jest. W każdym razie w tych książkach było napisane, że spisuj wszystko, że sprawdzaj wszystko, że używaj thesaurus, czyli słownik wyrazów bliskoznacznych. I ja na początku byłam leniwa i wcale tego nie robiłam. Troszeczkę, po trochę i później w końcu, dobrze, z tym słowem, gold cure, przyśniło mi się słowo gold cure. No i na początku w ogóle nie zwracałam uwagi na to, ale w końcu w 2014 roku w styczniu sprawdziłam to słowo. I pojawił się artykuł, w ogóle pojawił się pan. Pan się nazywa Leslie E. Keeley z miasteczka Dwight, bardzo malutkiego w Illinois, w stanie Illinois. I znalazłam taki artykuł, i to będziemy o tym na końcu rozmawiać, znalazłam ten artykuł i z tego artykułu powoli, powoli zaczęły się następne przygody, że w końcu w 2014 na wakacjach znalazłam odpowiedni związek chlorku złota 3, o którym opowiemy może w następnym filmiku, ja wszystko pokażę jak zrobić. To jest moja historia, to nie jest żadna porada medyczna. Ja nie mogę nikomu radzić. Ja polecam każdej mamie wypróbowania rzeczy na sobie najpierw, niż zanim poda komukolwiek dziecku, czy w ogóle się zdecyduje na branie tego. Ja nie polecam żadnych rzeczy, których nie wypróbowałam na sobie, więc jak wypróbowałam coś na sobie, to mogę opowiedzieć swoją historię. I moja historia jest taka, że właśnie w lipcu, to chyba było 2014 roku, znalazłam chlorek złota 3, to jest trucizna. I ta trucizna jest używana między innymi to jest próba probiercza, na próbę złota, żeby sprawdzić, czy złoto jest złotem. I jest jeszcze też używany ten preparat do wywoływania zdjęć. Znalazłam preparat 1% tutaj i ten preparat się okazuje, że wcale nie jest 1%, jest tak naprawdę 1,7%, ale ogólnie mówi się 1%. No i zrobiłam sobie duże kuku, że tak powiem, ponieważ najpierw nie wiedziałam, co mam z tym zrobić, nie wiedziałam, jak to wymieszać i tak dalej. Później zaczęłam to mieszać, no zmieniało kolor, śmierdziało i tak dalej. No ale kurczę, no weź sobie takie coś, co nie wiesz, co to jest i w dodatku przeczytałeś wszystko na ten temat i to jest trucizna. Zresztą tak samo jak MMS. MMS jest trucizną w dużej ilości. Trzeba pamiętać, że jeżeli to jest brane doustnie, to są tylko 0,004 części na milion. Więc praktycznie tego tam nie ma. Homeopatyczna dawka. I w końcu następny miałam sen, oczywiście ja i moje sny, ale tak się stało, że bo ja nie wiedziałam, jak ja mam to zrobić i jakie to ma być mocne i jak to sprawdzić. No i w śnie było powiedziane, no jak nie wiesz, no masz przecież te takie papierki. I jest taki zestaw, taki kit do próbowania właśnie, ile jest ClO2 w roztworze. Ile części na milion będzie tego dwutlenku chloru, o przypomniało mi się, w tym roztworze. I to właśnie takie papierki używa, no na przykład na basenach się używa, jeżeli woda jest salinated, jako solona woda, a nie chlorowana w basenie, to też na przykład się tego używa, tylko że to są już wtedy takie inne, większe.
I to jest właśnie coś, czego ja się nauczyłam, jak pojechałam na seminarium, takie to pierwsze tych przyjaciół od pana Jim Humble. Oni się nazywają Grenons, rodzina, ojciec z synami. I oni zaczęli robić te takie seminaria po Stanach Zjednoczonych. I pierwsze było w koło Clearwater, chyba w koło Tampa na Florydzie, Bradenton chyba się nazywa, już nie pamiętam miasteczko. To było w 2013 roku. Na koniec wakacji i oni tu później przyjechali raz do restauracji na święto dziękczynienia tego roku i później jeszcze raz w 2014. I ja się od nich nauczyłam między innymi właśnie używania tego papierka, żeby zobaczyć, sprawdzić ile jest części na milion, bo się głównie w MMS-ie sprawdzało jaka jest właśnie ilość, częstotliwość dwutlenku chloru. No i dobra, no to zamieszałam to złoto z MMS-em. A różnica jest taka, że to jest związek NaClO2, a nie tylko ClO2, więc jeszcze ciągnie tak jakby tą cząsteczkę sodu ze sobą. Jak się znajdzie atomy, wielkości atomów, no to to jest dość duża cząsteczka i przypuszczam, że ona spowalnia całą tą szybkość, jak może się przemieszczać ten związek. U pana... Ja gospodyni domowa, więc mówię tylko jak czuję, na chłopski rozum, że tak powiem, na logikę. Moim zdaniem nawet pana Szczepaniaka związek będzie na mniejszych woltach i to mogłam pokazać, ale dałam książki pod laptop. W książce pana Jima Humble na końcu, w drugiej książce niebieskiej jest porównanie, jak na przykład woda utleniona działa na takich wyższych woltach, później ozon na jeszcze niższych, później MMS na jeszcze niższych, chyba 0,53 albo 58. A jak ja znalazłam tą cząsteczkę... Mówisz o woltach, czyli co elektroliza się robi? Zachodzi utlenianie i właśnie chodzi mi o to, czy nie mylisz procent z woltami. Nie mylę procentów na pewno. Chodzi o to, że częstotliwość tego związku jest przez to, że tam zachodzi reakcja i to jest zachodzi utlenianie i ten związek po prostu jest elektryczny. I ma swoją elektrykę na tej wysokości tych voltów. Ale to nie możesz mówić o częstotliwości, bo częstotliwość dotyczy napięć zmiennych, więc tutaj nie za bardzo rozumiem. Poczekaj, podnoszę książkę, laptop, wyciągam książkę i już na samym końcu to jest tutaj. I już rozmawiamy o konkretnych rzeczach. Molekuła ozonu, są trzy atomy w ozonie, jak wiemy, i częstotliwość oxidation strength is 2.07 volts, czyli strength, nie siła utleniania jest... Siła. Więc nie możesz mówić o częstotliwości, tylko o czymś innym. No, bo o częstotliwość... sile utleniania. Dobra. Siła utleniania w ozonie jest na 2,07 volta. Siła utleniania w oxidation of tlenu, w tlenu jest na 1,3 volta. A chlorine dioxide, czyli dwutlenek chloru, jest na 0,95 voltów. Jak znalazłam, szukałam na właśnie złota, bo nie myślcie sobie, że oni o tym nie wiedzą. I na przykład związek, o którym teraz mówimy, jest w dalszym ciągu używany, żeby ktoś nie myślał sobie, że to tak znikąd się wzięło, na rheumatoid arthritis, czyli reumatoidalne zapalenie stawów. Tak. Ten związek jest w dalszym ciągu w dzisiejszych czasach używany. Ale to nie tylko. Zaraz pokażę, co jeszcze znalazłam. I jak szukałam, na jakich woltach, na jakim sile utleniania w woltach jest związek, a propos, to jest ta książka Jima Humble, druga jego książka.
I znalazłam w końcu, było na 0,53, a dwutlenek chloru jest na 0,93, czyli o połowę jeszcze mniejsza siła utleniania w woltach jest właśnie tego związku. I co ja uważam, że pana Szczepaniaka związek będzie jeszcze prawdopodobnie na mniejszych woltach. Tak, to jest tak w mojej wyobraźni, po prostu to tak czuję, że będzie po prostu ta cząsteczka, nie będzie wytracała prędkości, jak to utlenianie już w końcu zajdzie, to ona dalej będzie miała jeszcze tą siłę niższą, ale jeszcze będzie mogła penetrować dalej. Ale związek jest bardzo podobny do siebie i ma na pewno to samo działanie właśnie utleniające. I teraz może jeszcze tak na temat właśnie utleniaczy i antyutleniaczy, jak tu jesteśmy fajnie okłamywani. Więc trzeba zrozumieć jedną rzecz, że może istnieć utleniacz, który już jest utleniaczem w formie utleniacza, na przykład woda utleniona, albo na przykład aktywowany MMS. To są już utleniacze, które kiedy trafią do naszego żołądka, trochę się zredukują, ponieważ przez nasz kwas żołądkowy zadziała. Ale trzeba zrozumieć, i to jest, ja wiem, że zaraz każdy lekarz powie, co ta głupia gospodyni domowa mówi, ale trzeba zrozumieć, że wszystkie antyutleniacze typu na przykład te wszystkie takie berries, te wszystkie jakieś jagódki, na przykład jakieś tam acai, jakieś goji, jakieś różne inne, albo na przykład wszystkie grzybki typu maitaki, shiitaki, jakieś tam jeszcze różne inne, i wiele różnych, na przykład jakieś tam soki, noni, różne takie rzeczy wspaniałe, albo na przykład wyciąg z pestek, z grejpfruta, jako u nas cytrusy w Polsce się nazywa, różne inne takie rzeczy, czy witamina C, czy wszelkie inne utleniacze, które my znamy, rozpoznajemy i one nam pomagają. Trzeba tak, bo one wyłapują wolne rodniki tak zwane, nie? Tak, to ja teraz widzę mniejsze zdjęcie, ja nie widzę tego dużego zdjęcia, tylko jak one zostają wprowadzone do naszego żołądka, one są antyutleniaczami, ale tak naprawdę po zmieszaniu się z naszym kwasem żołądkowym stają się utleniaczami. I dlatego ja ciągle powtarzam to słowo klucz we wszystkim, nieważne czy to się będzie ćwiczyło jogę, czy się będzie chodziło na jakieś te lodówki, zamrażanie, czy to się będzie na hyperbaric na chamber chodziło, na utlenianie, dodawanie tlenu. W jakikolwiek sposób my tego nie zrobimy, czy będziemy używać jakichś zaperów, czy będziemy używać jakichś lamp różnych, czy będziemy jakiegoś rajfa rzeczy używać, czy będziemy używać no przeróżnych rzeczy, na przykład tych gazów różnych właśnie, które też będą utleniały, doprowadzamy w końcu do utleniania. I słowo klucz w tym wszystkim i nawet w ascension, czyli w niebo wstąpieniu, jest utlenianie. I jak powoli zaczęłam szukać tych wszystkich rzeczy, żeby to zrozumieć, ponieważ ja wzięłam wtedy na wakacjach w 2014 roku, wzięłam sobie tego złota z MMS-em, tego związku i sobie zrobiłam krzywdę, ponieważ ja tam dużo tak, znaczy wiem, rozumiem zasadę, jak działa kundalini, ale coś się w moim organizmie oczyściło i moje bóle krzyża u dołu odeszły, ale wtedy ja to wzięłam raz, I nie wzięłam więcej, dość silną dawkę i to się zatrzymało na moim karku, a zwłaszcza tutaj po prawej stronie, ponieważ ja jestem leworęczna, mam lewą część ciała wyżej, prawa jest niżej i jak ja byłam mała, jak byłam chora, to zawsze chorowałam na ucho z tej strony, ponieważ wszystko ściekało do tej strony i mi się przeciwnie do wszystkich dzieci zaczynało po prawej stronie, a nie po lewej, większość dzieci miało po lewej zapalenie ucha. I co się stało? Właśnie mi się to zatrzymało i dostałam sztywnego karku. I jak dostałam tego sztywnego karku, to też się zdarzyła taka rzecz, ale to będziemy opowiadać osobno, o Jezu, ufam Tobie. I ja w końcu byłam na masażach, na stawianiu kręgosłupa, na no, jakichś różnych tam sprzętach, żeby sobie pomóc i to było chyba, nie chcę kłamać, albo 2 albo 3 tygodnie, że to nie mogło ode mnie odejść i jeszcze tylko gorzej miałam, że już dosłownie tylko
mogłam się obracać całym ciałem, żeby się obrócić w ogóle. Już tak był ten kark sztywny, że już nie miałam w nim władzy. No i tak się stało, że płaciłam za jakiś rachunek i obok stał obrazek Jezu, ufam Tobie i było idź się pokręć i poszłam się pokręciłam i to będzie osobno w Jezu, ufam Tobie. Ale no trzeba było, przestało boleć, przynajmniej na wtedy, ale trzeba było zrozumieć, co dalej. I ja chciałam wiedzieć, być pewna, że dam jakiś dobry związek, że znajdę tą prawdziwą rzecz. No i między innymi, co się stało, ja się tutaj zagalopowałam, bo to tak od razu nie przyszło. Najpierw znalazłam, było, że szukaj, a znajdziesz. A, wiem, zagalopowałam się. Tak się stało, że ten pan Kili się znalazł i poszliśmy z mężem, bo tam już było powiedziane od razu u tego pana Kili, o którym będziemy opowiadać na końcu, który używał ten związek i poszliśmy szukać tego związku. I byliśmy w Georgia State Patent Office, tutaj biuro patentowe jest w Georgia State. Byliśmy tam raz, okazało się, że to trzeba manualnie szukać, że w komputerach tego nie ma, bo to jest za stare. Więc spędziliśmy cały dzień w śmierdzącym miejscu, gdzie się szuka patentów. Znaleźliśmy tylko 3 patenty na lepkę, na butelkę. I jeden patent na butelkę, to się nazywa ze spout, czyli z takim dzióbkiem jak zakraplacz, bo to chodziło, że trzeba było na kropelki to rozliczać. I to wszystko. I faktycznie już ktoś mówił wcześniej, ja nie wierzyłam, to poszłam i sprawdziłam. I później znowu tak jakby się modliłam, to no to co to zrobić, czy to jest? I było powiedziane, szukaj, a znajdziesz. No i to nie tak, że siedziałam codziennie i szukałam, ale tak chyba może pół roku, 8 miesięcy później się zdarzyło tak, że pierwsza książka, która się już kompletnie rozleciała, ale taka stara była, jak przyszła do mnie, to była jeszcze się trzymała, ale jak się ją otworzyło, to po prostu pękła. Pan się nazywa Frank Davis, MD, jako lekarz i tytuł książki jest Impotency, Sterility and Artificial Insemination, czyli impotencja, sterylizacja i sztuczne zapłodnienie. I w tej książce na końcu jest bardzo dużo różnych ziołowych takich recipes, przykładów. A z którego to roku? To mnie teraz zaskoczyłeś, ale bardzo stare, z 1917. I ten pan właśnie tutaj dosłownie, konkretnie, tu masz takie przepisy na przykład na z płatków owsianych, z szałwi, na przykład potasium bromide, masz na przykład platyna, na przykład jakiś jeden żuk, z jednego żuka sobie można zrobić jakiś przepis. No przeróżne rzeczy, ale są takie niektóre takie normalne. I tutaj jest przepis na Aurum Metallicum i to było następne imię, następna nazwa, po której to można szukać, bo to ma wiele nazw, ale związek jest ten sam. Więc Aurum Metallicum to jest jedna, na przykład Double Chloride of Gold and Sodium albo Sodium Chloride też, with gold, tak odwrotnie. I jest to, tutaj przepisy kiedyś były na grains, bo przemiał był po prostu na takie jakby ziarenka. I te wszystkie rzeczy można było na ilość tych ziarenek połączyć. I później się to rozpuszczało i tak dalej. To było rozpuszczone w wodzie już. I tutaj jest cały przepis, no to nie ma sensu, żebym to nawet czytała czy tłumaczyła. To jest na stronie 108 tej książki, jakby ktoś mi nie wierzył. Nie wiem, czy to pokazać, czy nie. Książka jest bardzo stara. Wygląda tak. To był pierwszy przepis. Później kolejny przepis znalazłam w książce. Ale czekaj, przepraszam, w tej książce ten przepis coś ci dał? Jakiś to miało sens, że to znalazłaś tam? W sumie nie, ponieważ to było na te grains, na te właśnie, na te ziarenka, jakby rozpuszczane w wodzie, więc, bo to później trzeba na te cc, na mililitry przeliczać i tak dalej, to można przeliczyć, tam jest, właściwie w tej książce znalazłam przeliczenie. Ale to zaraz do tego dojdziemy. I później znalazłam kolejną, się nazywa Merck's Manual i to jest z 1899 roku. I tu pamiętam na stronie 38, jak dojdę. O, i to jest ta nowa, bo ja mam takie już 3 na wszelki wypadek.
tutaj w nowej książeczce nie będzie widać, ale jeszcze pokażę okładkę, żeby jakby ktoś mi nie wierzył. W tej książeczce na 38 stronie się zaczyna od gold bromide inny rodzaj, później jest gold chloride, ale to nie jest jeszcze to nasze, później mamy gold cyanide inne, bo jest oryk albo orus, dwa inne rodzaje, później gold iodine, później gold and sodium chloride i to jest to nasze. To jest to, co my potrzebujemy. I też jest w grains. No dobra, to mamy to następne. Później następną kupiłam 8. edycję tego Merck's Manual. To już jest późniejszy. Granulat, o już wiem, przypomniałem sobie. Granulat. Tak by można przetłumaczyć po polsku. Dobra. Tak. I tutaj są już właśnie przepisy, na przykład jak to można przeliczyć, właśnie te wszystkie grains i tak dalej. A ja to wszystko robiłam, tak jak powiedziałam wcześniej, zaczęłam to robić na chłopski rozum, coś mi jeszcze nie pasowało, nie wiedziałam jak sprawdzić. Ja tutaj tak trochę też wahadełkuję, chociaż nie zajmuję się tym, tylko po prostu na przykład dla własnej potrzeby, na przykład sprawdzić częstotliwość koralików, jako znaczy kamieni półszlachetnych, albo czy jedzenie już jest do wyrzucenia, czy nie, takie różne rzeczy. I sprawdzałam to, nie byłam pewna i później przyszedł ten cen. No przecież masz te papierki, takie jak lakmusowe na przykład, to masz te papierki na sprawdzanie ilości tego dwutlenku chloru, możesz tym sprawdzić. No i ja tak właśnie wypiłam na tej zasadzie. I później się uczyłam powoli na sobie, jak to brać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. To mamy dwie. Ta książka ma wszelkie choroby, opis wszelkich chorób i trzeba zrozumieć, że kiedyś lekarze, zanim Rockefeller wszystko przejął, to kiedyś lekarze chodzili z domu do domu ze swoim torebką, powiedzmy, zapomniałam, lekarskim to ma imię jakieś, ale zapomniałam, dlatego się tak kuferkiem. Pozostawałam. Ze swoim kuferkiem. Tak, dobrze, niech będzie. I oni się po prostu uczyli na ludziach dosłownie. To wszystko było spisywane, takie Merck's Manual wychodziły co ileś lat i po prostu te wszystkie choroby, jakiekolwiek się działy, ludzie dostawali przeróżne rzeczy, dostawali na przykład rtęć albo różne inne rzeczy na jakąś chorobę, prawda? Więc no, na tej zasadzie się wszystkiego uczono i zanim były jakiekolwiek jeszcze uniwersytety i zanim istniały szpitale, to wyglądało w ten sposób. I teraz może wróćmy jeszcze dalej do złota, co się stało. I w 2015 na wakacjach chyba, czy to było w tym samym czasie, to było chyba w tym samym czasie, kiedy w 2014, kiedy ja wzięłam to złoto. Kupiłam sobie na imieniny książkę 24 lipca o Ormusie. I tutaj właśnie są takie, o, a tutaj jest o Ormusie się znalazło. O, pan Barry Carter, rozmawialiśmy ostatnio, z Nexusa. Jakie to stare. Z 2008 roku, 9. No i w tej książce, co dopiero zrozumiałam to, dosłownie jak obejrzałam pana Marcina Wama, zrozumiałam, że prosiłam o jedną rzecz. I o tym będziemy może osobno rozmawiać. Prosiłam: drogi Jezu, jak tam jesteś i jak jest jakieś zbawienie dla ludzi, dosłownie, nie, że teraz robię z siebie Matkę Teresę, ale dosłownie, jak jest jakieś zbawienie dla ludzi, to mi powiedz, ja wypróbuję na sobie i dam to, powiem to ludziom. Naprawdę, śmiej się, ja wiem, że się wszyscy pośmieją, gra. I ja nie wiedziałam, o co ja prosiłam, naprawdę, ja sobie nie zdawałam. Jak ja się teraz tak zastanawiam, to czasami myślę, czy ja bym to naprawdę chciała, co ja wtedy mówiłam. Bo ja nie rozumiałam tego słowa, o co ja w ogóle mówię, że jak jest to zbawienie, jakieś zbawienie, to pokaż i ja wtedy powiem, prawda? I trzy rzeczy się z tego stały. I to może będą przypuszczalnie następne filmiki, ale numer jeden rzecz to taka się stała, że właściwie później zaczęłam prosić takie trzy w jednym, że jeżeli jest coś takiego jako darmowa energia, jakieś perpetuum mobile, to proszę daj to i ja powiem o tym. Jeżeli jest coś takiego jako panaceum na wszystko, nie mówiłam złote, bo nie miałam pojęcia, ale jak jest jakieś lekarstwo na wszystko i jak możesz mi to dać, to ja wypróbuję na sobie, na ochotnika i powiem wszystkim. I numer trzy rzecz,
to była, jeżeli jest to zbawienie, i ja wtedy nawet nie rozumiałam, że to jest ascension jako w niebo wstąpienie, a w ogóle jak ja już zaczęłam myśleć o tym, że to chodzi o to zbawienie jako w niebo wstąpienie, to nawet nie miałam pojęcia, co to jest to w niebo wstąpienie i co to tak naprawdę się osiąga, albo co się dzieje wtedy, jak się już tak w niebo wstąpi. I to osobno o Jezu, tobie osobno o Tesli i osobno o właśnie darmowej energii. I dostałam 3 w 1. Właśnie to kręcenie się, Jezu, ufam tobie. Ale dopiero jak obejrzałam pana Marcina, to sobie zdałam sprawę z tego, że to złote panaceum to jest właśnie 3 w 1 w tym Jezu, ufam tobie. Bo tam na końcu, przy tym w niebo wstąpieniu, ma nam wyjść ormus z podniebienia, a częścią ormusu jest właśnie, częścią ormusu jest złote panaceum, czyli to, co pan Szczepaniak proponuje, czyli ten chlorek złota 3, u niego z dwutlenkiem chloru, ClO2. Amrita to się nazywa, to, co wypływa z podniebienia, Amrita. Amrita się nazywa? Tak, w sanskrycie, tak. W sanskrycie? A widzisz, a mi się kazali uczyć sanskrytu, ale ja to olałam. Ucz się sanskrytu. No, to było tak, ucz się chińskiego po polsku, te słowa, a learn sanskryt było po angielsku. Ale jak ja zobaczyłam lekcję za $50 za godzinę i to jeszcze musiałam jeździć. Ale nie potrzebujesz żadnego sanskrytu. No, to tak. To jest jedno słowo. To jest kwestia medytacji. Jak oni mi to wytłumaczyli, to było manna. Jako manna z nieba, jako ormus. Bo ja rozumiałam te słowa. Jak nie znasz jakiegoś słowa, to wcale nie znaczy, że jedno słowo jedna rzecz może mieć jedno słowo, jedną nazwę. Bo na przykład to, co ja opowiadam, to jeden pan się na mnie wykrzyczał. Czy pani wie coś o uchu igielnym? No nie wiem. Ale kurczę, tak mi smutno było, że tak na mnie nakrzyczał i poszłam, sprawdziłam, no i wiem, opowiem następnym razem. Tak się stało, że w końcu zrozumiałam całkiem niedawno, że właśnie częścią ormusu jest ten, znaczy ja już wiedziałam o tym, bo jak ja to przeczytałam, to ja już to wiedziałam, tylko to jeszcze do mnie nie dotarło, że to jest jedna z tych 3 rzeczy w jednym, o które ja prosiłam. Więc kontynuujmy, idziemy dalej. A już właściwie to jest ta ostatnia rzecz, czyli chciałam jeszcze opowiedzieć o panu Leslie E. Keeley, bo trzeba zrozumieć, to tak powoli będziemy do tego dochodzić, bo to jeszcze tak za dużo informacji naraz, ale ten związek chlorek złota 3 i czy z tym MMS-em, czy z tym dwutlenkiem chloru jest 13 solą. I ta 13 sola, sol, znak zodiaku 13, jak się nazywa po polsku? Wężownik. Dziękuję, bo ja mówiłam, jak wiem, wężowiec. Ophiuchus, albo Ouroboros też jest często mówione, ale Ophiuchus jako w astrologii. Ma sól, 13 sól, właściwie nie 13, tylko 12, bo 13 solą będzie sól dla strzelców jako sylika, jako krzem. I tak się stało, że nam to zostało wymazane. I ja już tu mam takie podejrzenie, że nam to zostało wymazane, teoria spiskowa, że nam to zostało wymazane, ponieważ to jest bardzo ważne. I ostatnio, ja tutaj gospodyni domowa, miała takie epiphany, czyli jak to olśnienie znowu. I to ci nawet mówiłam, to się stało kilka dni temu. I to mi się nie przyśniło, to mi się, jak wstawałam rano, to takie jakieś właśnie olśnienie, gruczoł grasicy, który obrasta, to będziemy opowiadać przy Jezu, ufam sobie, tak naprawdę powinien obrastać serce, a on się kurczy z wiekiem i coraz mniej mamy tych T-cells, tych cząsteczek złota i cząsteczek złota, komórek niepierwotnych, już mnie poprawiałeś kiedyś. Macierzystych. Dziękuję. Komórek macierzystych. I później one nam zostają tylko, dlatego się przeszczepia szpik, bo tylko tam zostają. I właśnie na tym polega właśnie ten Ophiuchus, czy tam Ouroboros, który zjada swój własny ogon. Bo tylko tyle mamy tego złota i tylko tyle nam wystarczy na życie.
i my go jakoś nie dostajemy, tak samo jak krzemu. Tylko mamy do 24, a później roku życia, czy 5, a później go zużywamy. Więc wracamy, jak to moje olśnienie, że właśnie nam potrzeba tego złota, żeby ten nasz wężownik sobie obrósł to serce i że trzeba mieć tą właśnie sól, czyli ten chlorek złota 3 z solą. I zgubiłam temat. To skoro zgubiłaś temat, to powiem taką rzecz, bo powiedziałaś o grasicy. W 97 roku do Polski przyjechał José Silva, czyli ten twórca metody Silwy. I on pokazał tak we Wrocławiu, tak? I on pokazał taką prostą sztuczkę, mianowicie palcami, tutaj mam mikrofon, więc żeby nie zakłócać, stukamy sobie, żeby stymulować grasicę. I wtedy ona się pobudza i tam te swoje gruczoły wydziela bardziej. Aktywizuje się i trzeba to robić kilka razy dziennie, wtedy się odmładzamy. I tam jeszcze inne ciekawe właściwości są zdrowotne. Pamiętaj, żeby mi przypomnieć o tym, jak będziemy opowiadać o Jezu ufam Tobie, bo Jezu ufam Tobie ma mudrę, żeby ktoś nie mówił, że to jest 666 i coś tam nie wiadomo. Trzeba, przygotuję się osobno o mudrach, opowiem. I wszystkie obrazy z Jezu ufam Tobie są źle namalowane, oprócz pierwszego, gdzie jest błąd. I to mi zajęło rok, możecie w to wierzyć albo nie, żeby dojść do tego, że ja to nie do końca robię dobrze, bo ja to robiłam jak na obrazie w ten sposób, czyli tak dwa palce i te palce luźno. A to jest mudra, która potrzebuje dotykać palcami tutaj. Dojdziemy kiedyś do tego. Wracamy do pana Leslie E. Keeley, który zajmował się zaraz po wojnie cywilnej, po 1865, gdzie był lekarzem czy pomocnikiem w czasie wojny, tam używali właśnie tego związku, double chloride of gold and sodium, i używali tego właśnie przy operacjach, na rany, na obcięcia, amputacje i tak dalej. I działy się takie rzeczy, że on po prostu zaczął zauważać, że ci ludzie, którzy oprócz, miałam powiedzieć, oprócz tego, że mieli obcięte, na przykład byli po jakiejś operacji, po użyciu właśnie tego nie potrzebowali takiej ilości czegoś, co byli uzależnieni od tego, na przykład alkoholu, czy właśnie tabako, bo się wtedy jeszcze żuło, czy paliło i tak dalej. I też nie trzeba było używać takiej dawki opium, na przykład na znieczulenia. I on zaczął z tym trochę sprawdzał to i w 1879-80 otworzył swój pierwszy instytut w Dwight, Illinois. I on twierdził, że alkoholizm czy jakiekolwiek uzależnienie nie jest uzależnieniem, tylko jest chorobą. I powiedział, że jeżeli mi dacie, był bardzo sławny, zaraz dojdziemy do tego, i w Chicago Tribune zrobili taki zakład, że jak mu dadzą tam chyba 6 czy iluś najgorszych drunkards, czyli najgorszych pijaków, to on ich weźmie w ciągu, tam nie pamiętam, miesiąca czy 6 tygodni i wyleczy ich z tego i nie wrócą już do tego, nie wrócą do picia. Do alkoholizmu. I tak się stało i on się z tego zrobił sławny. I jego instytuty były na całe Stany Zjednoczone, chyba miał 118 tych instytutów. One były również na Amerykę Południową, na Kanadę, na Europę. I było takie prawo, że to kosztowało $100. W tamtych czasach chyba 2,5 centa czy coś takiego kosztował chleb. Jakoś dziwnie. Ja się właśnie zawsze dziwiłam, jak można pół centa na pół centa przydzielić. Ale takie niemożliwe ceny w tamtych czasach były, a to kosztowało $100. I jeżeli ktoś, takie było nawet prawo, jeżeli ktoś nie miał tych pieniędzy, to mógł dostać kredyt od City Hall, od Urzędu Miasta. Te pieniądze nie szły do ręki, tylko szły do instytutu i taka osoba mogła pojechać na taki miesiąc kuracji, dobrze mówię, czy na 3 tygodnie, nie robi różnicy. I co oni, jak to się odbywało? Oni po prostu
z czym ja się nie do końca zgadzam, ale oni robili zastrzyki z tego, bo ja się nie za bardzo zgadzam z igłami, tak, z antyszczepionkowcem, jestem kompletnym antyszczepionkowcem, nie, że tam trochę jestem albo trochę nie jestem, tylko ja uważam, za dużo na ten temat wiem i uważam, że w ogóle coś takiego nie powinno w życiu istnieć. Więc te igły mi się tam niekoniecznie dobrze kojarzą, tym bardziej, że miałam tyle zastrzyków w życiu, tam kiedyś opowiadałam, chyba tak policzyłam, 250, około 300 zastrzyków przez życie. Także no, bo ja zawsze miałam 21 na raz, a miałam tego kilka razy w roku, także tak 14, 21, no ciężkie miałam życie, jak byłam mała. I tak się stało, że oni 3 razy dziennie podawali właśnie ten double chloride of gold and sodium, sodium and gold, bez różnicy. I oprócz tego jeszcze jeden pan, i to działa jako utleniacz. To po prostu będzie utleniało, czyściło, będzie krew. I jeden pan, który był jakimś, pisał do gazety, ukradł sobie, jak już stamtąd wyjeżdżał, też był alkoholikiem, ukradł sobie płyn, który dostawali do picia 2 razy dziennie. I poszedł do aptekarza wtedy i aptekarz mu powiedział, że to jest jodyna. Więc następne utlenianie. No i oczywiście jak po Czarnobylu dostawaliśmy jodynę, płyn Lugola, prawda? Czyli co to wywoływało? Utlenianie, bo było promieniowanie, radiacja była, prawda? Więc na radiację trzeba też utleniać. Można pamiętać o właśnie już Gold Cure, czyli o złotym panaceum w razie czego. I tak się stało, że w końcu no, ten pan sobie to wykradł, czyli już wiedzieliśmy, że 2 razy dziennie oni pili kilka kropelek właśnie jodyny i 3 razy dziennie dostawali zastrzyk. I to moim zdaniem to szło za szybko, ponieważ jak ja wypróbowałam te rzeczy na sobie, to na pewno ci ludzie byli jako nauseous, jako ciągle im było niedobrze na pewno. Chociaż ja to brałam doustnie, więc ja się witałam. W sensie, że nudności mieli ciągle, tak? Tak, jako niedobrze. Wymiotować. Tak. I tak mi się wydaje, że dla nich to był za szybki moment, że to można zwolnić. A dlaczego dochodzę do takiego wniosku? Bo to znalazłam u Edgara Cayce'ego i zaraz o tym opowiemy. Więc oni to zażywali w takim szybkim tempie i wychodzili stamtąd i ludzie nie wracali do alkoholizmu. Nie tak jak w AA, po jednym roku niepicia ludzie wracają do alkoholizmu. I w artykule, który ci podam, link do tego, żebyś podał, to jest moim zdaniem taki najlepszy artykuł, żeby zacząć w ogóle, po angielsku niestety, żeby zacząć w ogóle nad tym myśleć. Pan tam, który napisał ten artykuł, właśnie opowiada o tych 12, a właściwie 13 solach Schosslera, muszę powoli, żeby sole Schosslera i homeopatyczne. I moim zdaniem, jeżeli tak się tylko wyczyści i nie doda się tych soli, to może innym razem, bo to jest bardzo ważny program, żeby zrobić, ale jedno słowo. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że matka ma swoje dziecko, ciąża trwa 9 miesięcy. I jeżeli ta matka po tych 9 miesiącach rodzi to dziecko, te 3 sole, które od zapłodnienia do porodu, na przykład ja byłam, powiedzmy, zapłodniona gdzieś w marcu, urodziłam się w grudniu, prawda? Więc ja nie dostaję przede wszystkim grudniowej soli jako strzelec, jako krzemu najmniej, najbardziej mi brakuje. I tych następnych, czyli tam będzie coś tam z wapnem, coś tam normalna sól kuchenna i coś tam następnego, nie pamiętam, aż do tego marca. Więc to są sole, których nam brakuje. I trzeba sobie zdać sprawę z tego, że czy to jest człowiek, który właśnie jest alkoholikiem i ma problemy i go się z tego wyciąga, czy to jest osoba z jakąkolwiek inną chorobą, tylko usłyszcie mnie teraz, od A do Z, każda jakakolwiek nazwa, nieważne co to jest, jeżeli jest ta choroba, to właśnie warto zrobić sobie test z włosa albo zrobić rozszerzone badanie krwi, znaleźć wszystkie rzeczy, jakie są niedobory i to na pewno za każdym razem będzie krzem i na pewno za każdym razem będzie złoto. To będzie też, jak teraz się staram szybko, to mi nie wychodzi. Zaraz sobie przypomnę, jakie jeszcze inne pierwiastki, ale... Może bor?
Na pewno i selenium. Selenium też na pewno. Oczywiście okay. Takie podstawowe. Tutaj jako magnez, jako potas, jako wapno. Takie rzeczy też, przynajmniej tutaj ludzie mają tego za mało. Ale przede wszystkim będzie na pewno rtęć, będzie aluminium jako glin i będą różne inne metale ciężkie, radioaktywne, jakie cezy i różne inne. I to trzeba sprawdzić, trzeba, tak jak pan Szczepaniak mówi, trzeba kogoś, kto to opisze i trzeba wtedy znaleźć dawki, ale żeby się wyczyścić z tego, co tam jest, to jest właśnie najlepsze to złote panaceum na to. Że to jest najlepszy utleniacz, bo można biegać za jakimiś chlorellami, za jakimiś innymi rzeczami, które wcześniej już wymieniałam, jakimiś formami utleniacza i one są też dobre i one też będą działały, tylko nie będą działały tak dokładnie i tak szybko, a przy tym będą tak mało skutków ubocznych miały. A powiedz jeszcze proszę u tych alkoholików, co w organizmie się działo, że oni później nie wracali, czyli alkoholik ma jakby pewną konsystencję ciała, następnie przez ileś tam dni czy tygodni mu się te igły wstrzykuje, te różne substancje. Co w nim takiego się zmienia? Czy to analizowałaś? Jaka zmiana jest, że on już nie ma tego łaknienia na alkohol? Tego pan Kili, ja przeczytałam po łebkach, albo niektóre przeczytałam jego książeczki, bardzo trudno było, tak a propos z Indii mi poprzychodziło, albo z różnych miejsc. I jak przeczytałam, jak ja to rozumiem, bo tam nie ma czegoś takiego, on nie pisał, on nie zdradzał swojej ani recepty, ani rzeczy, które się dzieją. Jeden osobny filmik, który potrzebujemy zrobić, to jest pod takim tytułem Teoria grzyba, dosłownie. Bo ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że przez wieki, w innych czasach, na innych kontynentach pełno ludzi miało tą samą teorię, nie rozumiejąc, że o tym samym mówią. Na przykład bardzo w Polsce bardzo znany, znaczy mam nadzieję znany, Anatol Rybczyński i pani Wiesława Tomczak, która dalej jeszcze kontynuuje jego pracę i robi preparat Anry, preparat krzemowy. Bardzo polecam, warto spojrzeć w tym kierunku. On miał swoją teorię, że tak właściwie jak jeszcze wiele innych osób, jako Virginia Livingstone Wheeler, czy jakoś tam Virginia Livingstone, jako Rife, jako Hilda Clark, która była biologiem i się jej nie otworzyły oczy na to, że opowiada o tym samym ciągle i widziała ten wzór, jak to idzie, że ten wirus, ta bakteria i ten grzyb robią ten jeden problem, taką chorobę o takiej nazwie, albo ten inny grzyb, wirus, bakteria robią inną chorobę, ale nie zauważyła, że to jest tak jak pan Anatol Rybczyński opowiadał, że pierwsze dziecko grzyba wirus, wirus podrósł, drugie dziecko grzyba nastolatek, bakteria, dorosła forma, od której się wszystko zaczęło, ten sam grzyb po jakimś tam czasie. I jakoś wszyscy ludzie o tym mówili i nikt się nie dogadał, ale większość tych ludzi została wykończona, zabita albo jakoś w dziwny sposób zginęła, czy popełniła samobójstwo. Jak ja się do tego doszukałam, oczywiście następny sen i znalazłam pana, który w TED Talks, nie pamiętam jego nazwiska w tej chwili, ale on opowiadał o ściółce leśnej i jak bardzo jest potrzebny grzyb w ściółce leśnej i jak on przychodzi i wszystko naprawia, że wszystko może dobrze rosnąć i jak na przykład z mało radioaktywnymi czy z radioaktywnymi odpadami sobie grzyb radzi i wtedy dopiero mnie olśniło, że wow, radioaktywność w nas, na przykład, bo to nie jest tylko, że jest rtęć, która akurat nie jest radioaktywna, ale jest mnóstwo innych rzeczy nam wstrzykiwana i my się stajemy radioaktywni. I moim zdaniem Candida to nie jest ten nasz zabójca, tylko to jest coś, co przyszło do pracy na tą częstotliwość. Że przyszedł do nas grzyb, tak jak nie wiem, czy kiedykolwiek widziałeś muchy na padlinie, że coś padło i przychodzą takie wielkie muchy, takie, których normalnie w życiu nie widzisz nigdzie. No tak, podczas pierwszej wojny światowej przecież one ratowały ludzi, nie? Bo nie było, znaczy gangrenę usuwały, mięso gnijące, gdy rany były zakażone. Tak jak takie robaki specjalne też to robią. Tak, tak.
Tak. I tak samo na przykład jak Vultures, jako Georgia Vulture, sęp, jako sępy. Tak. Jak one z takiej odległości potrafią wyczuć cokolwiek jakimś zmysłem, że jest padlina, prawda? I moim zdaniem do częstotliwości ludzi, którzy dostali taką obcą częstotliwość, bo to nie jest naturalne, szczepionka nie jest rzeczą naturalną, przychodzi ten grzyb i on tak naprawdę nas ratuje. Ale on nas ratuje tylko do jakiegoś momentu, ponieważ w pewnym momencie już jest też zabrudzony. Po pierwsze zabiera nam cały krzem. I to u pana Anatola Rybczyńskiego można bardzo ładnie przeczytać i zrozumieć. Zabiera nam krzem, ponieważ używa tego krzemu do rozmnażania. On się tak jakby przestrzela przez ten krzem i się rozmnaża, prawda? Ale w pewnym momencie, jak on już jest tak bardzo zabrudzony, ponieważ było na przykład numer jeden rzecz, żeby się oczyścić, to trzeba wyciągnąć amalgamaty z zębów. Srebrne amalgamaty. Nie mamy nawet o czym rozmawiać, nie ma żadnej poprawy, dopóki to nie zostanie. Rtęciowe, nie srebrne, rtęć. Tak. One się nazywają silver amalgams, nie mają nic wspólnego ze srebrem, mają 86% rtęci i innych metali ciężkich, żeby to się zawiązało, żeby się ta plomba zawiązała. I tak, jak poprawiaj mnie, bo ja czasami może wiem to, a nie dopowiadam. I jeżeli tego nie usuniemy, to nawet nie ma mowy, żeby zacząć jakiekolwiek leczenie, ale wracamy z powrotem do różnych ciężkich metali, przychodzi ten grzyb i on po prostu nam pomaga. I może tylko do wtedy pomagać, dopóki się sam nie wykończył. I jeżeli się wykończył, zaczyna się rak, bo ten grzyb już jest taki brudny, że on nawet jak się strzela, jak się rozmnaża przez ten krzem, który jeszcze tam może pozostał, to on się już rozprzestrzenia jako brudny. I wtedy to jest wszystko na chłopski rozum, ale sprawdźcie, nie wierzcie w mi ani jedno słowo, można to sprawdzić. No i przecież, przecież Marek Kulikowski ma kilka wykładów, no, mówi o krzemie przeciwko rakowi i zresztą to było sprawdzane. Czyli to, co ty mówisz, no zgadza się, tylko on nie tłumaczy o tej kandidzie ani w inny sposób, tylko na zasadzie będziemy podawać krzem, no to jest suplement przeciwko rakowi na tej zasadzie. Potrzebuję pooglądać pana Królikowskiego, jeszcze nie oglądałam, ale na pewno już się zgadzam, już go lubię. I co się stało, wracamy teraz do pana Leslie i Kili. Co się stało moim zdaniem z tymi ludźmi? Bo na przykład oni też pomagali na tabako, czyli na tytoń i też na opium i też na coś, co się nazywało w tamtych czasach, była jeszcze jedna choroba, taka jakby parasol, pod którą, już zaraz podam nazwę, pod którą w dzisiejszych czasach mógłbyś włożyć, nie wiem, 100 innych różnych chorób, bo to była choroba pochodna od nerwowa i to nieważne, czy to była nerwowo jako ruchowa, czy nerwowo mentalna. Nazywała się neurastenia, no po polsku też, jak przetłumaczyłam, neurastenia, takie coś. I jeżeli się zażywało to moim zdaniem właśnie przez utlenianie, cokolwiek było w tym, na przykład z tytoniu masz mozaikę tytoniową, wirus mozaiki tytoniowej, prawda, ale możesz też znaleźć grzyb. I moim zdaniem każda z rodzaj uzależnienia, każda z tych powiedzmy chorób, czy to się używało alkoholu, czy narkotyków jako opium pochodnych, czy tego tytoniu, czy ta neurastenia, właśnie to było bardzo modne w tamtych czasach, bardzo dużo pań, młodych kobiet miało schizofrenię. I jeżeli się poczyta na ten temat, to te kobiety z bogatych domów, młode, wzięły sobie szczepionki jako pierwsze. Pierwsze szczepionki różne. I zaczęły właśnie na schizofrenię albo na bipolar, tylko jeszcze wtedy to nie było rozpoznane jako bipolar. I jeszcze jedni tacy ludzie, którzy się nazywano ich Mad Hatters, czyli ci, którzy robili kapelusze, wyprawiali skórę i wyprawiali skórę rtęcią i robili z tego kapelusze, nie wiem jak po polsku, zwariowani kapeluszarze, czy jakoś to by się przetłumaczyło, no bo oni po prostu tak jakby szaleli właśnie z tej ilości rtęci i w tamtych czasach właśnie się zaczęły amalgamaty srebrne od MAA, właśnie zaczęli robić srebrne amalgamaty rtęciowe.
I właśnie ten związek na to wszystko pomagał. Moim zdaniem nic innego nie robił, tylko właśnie utlenianie i przez to utlenianie był w stanie pozbyć się jakichkolwiek tam toksyn, wirusów, grzybów, bakterii, czy pasożytów, czy właśnie rtęci jako toksyny i działało to w ten sposób. Utlenianie, czyli spalanie. Tak, utlenianie, spalanie. No dokładnie, tak, bo tak jak na przykład spalisz drewno czy węgiel na tej samej zasadzie, tak. Utlenianie może zachodzić właśnie tak, jak próbowałam wytłumaczyć, jakąkolwiek drogą to zrobisz. To morsowanie na przykład, albo te wszystkie sauny, albo właśnie to zamykanie się w tych szybkich lodówkach, nie pamiętam jak to w Polsce pan... Krioterapia. Tak, to wszystko działa przez utlenianie, tylko jeszcze nie do wszystkich dociera, że to tak jest. No dobrze, z tym, że główny temat to był ten proszek złota i te panaceum, więc może jakoś, nie wiem, recepturę podasz, czy coś takiego podsumowującego. Jak to robić, czy wiesz? Wiem wszystko, nie przygotowałam się w tej chwili, żeby to zrobić, ale mogę opowiedzieć, że ja to zrobiłam normalnie z MMS-u, czyli... W ogóle zacznijmy od tego, że MMS nigdy nie jest 28%, bo nigdy nie ma 100% NaClO2 w proszku do kupienia. A jak ja znalazłam, to też proces lat trwał, bo ja nie jeździłam wtedy jeszcze do Polski i brat mi przysłał, poszedł normalnie do wodociągów, kupił worek z Czech, tak a propos, granatowy worek foliowy, na którym właśnie jest, to się wrzuca do studni raz na rok. Znaczy tak powinno być, przynajmniej tutaj tak jest. I myślę, że w moim domu się nie robi, chociaż jest studnia. I ten związek jest w najlepszym przypadku 85%, ale w większości jest tylko 80%. Więc jeżeli się zrobi roztwór bardzo łatwy, 280 gram tego roztworu i najlepiej jakby ktoś znalazł jakiś inny, bo mój brat to znalazł w proszku i to się nie chce rozpuszczać tak łatwo. A w takich płatkach, w flakes, ja to mam i to możemy kiedyś zrobić osobny programik, mogę to wszystko rozpuścić i pokazać, jak to się robi. Ja się kiedyś obawiałam tego robić, ale jak pojechałam na seminarium, jak zobaczyłam, jak oni się tam nie pieprzą, im się tam łyżka więcej dosypała, co może tam jest 290 gram albo coś takiego, to oni się nawet nie martwili tym, bo ja się obawiałam, że ja kogoś otruję, prawda, albo nawet siebie. To tak nie działa, bo to jest później, tylko się daje tego kropelki i to jest tak po prostu diluted, rozpuszczone, że to nie jest w stanie zrobić nikomu krzywdy, a w najgorszym wypadku, jak już się wzięło na przykład, jak ja wziąłam 20 kropelek, to się tak wymiotuje, jak tam opowiadałam wcześniej. I... jeżeli mamy ten środek i ten środek wyjdzie 22,8%, jeżeli mamy ten środek, ja mogę podać ileś polskich stron, co już zawierzam, że oni tam z Niemiec czy z Czech sprowadzają, czy sami robią, nie robi różnicy, to jest dobre, to się nie ma czego obawiać. I w Polsce jest, znalazłam, które też mi zostało tu przysłane i później jeszcze też, jak byłam w Polsce, to też sprawdzałam, próba probiercza, ta taka najwyższa, bo będą chlorek złota na 1, 2 i 3, czy tam na ileś tych części. I to chyba będzie 500 do ileś. W każdym bądź razie tam będzie napisane 0,18 grama, czyli 0,18 grama. Można to znaleźć, to nie jest takie duże, to jest takie malutkie, nie pamiętam ile mililitrów, chyba 15, może 30, ale chyba mi się wydaje, że 15 mililitrów. Jakby jest napisane próba probiercza, ile tych części to jeszcze powiem, ale na pewno 0,18 gram. I co się robi? Po prostu się bierze jedną kropelkę na jedną kropelkę, czyli jedną MMS-u na jedną tego złota i powoli... podnosi się dawki, no ale zaczynamy powiedzmy od jednej na pół szklanki wody. Nie polecam dawać tego dzieciom, przynajmniej nie na początku. Dzieci trzeba policzyć na kilogramy. Na każdy kilogram będzie jakaś tam określona wyższa dawka. Można nawet zaczynać od jednej kropelki na całą szklankę wody. Jeżeli ktoś jest na przykład bardzo chory i ma jakieś problemy, na przykład
z alkoholizmem albo że bardzo coś jest już nie, w żołądku nie tak, to będzie po prostu czyściło taką osobę, będzie miała osoba takie problemy, więc trzeba zacząć bardzo z niską dawką. I jedną na jedną, później dwie na dwie, trzy na trzy i zwiększamy i możemy to zwiększać codziennie. Jak dojdziemy do jakiegoś pułapu 5 czy 6 i zacznie nam się robić mdło, czy już dojdzie do tego, że będziemy mieć rozwolnienie i tak dalej, to trzeba to zmniejszać. Czyli 5 lub 6 kropelek tego i 5 lub 6 kropelek tego na pół szklanki wody. Za każdym razem równa 1 do 1, dawka 1 do 1. Czekamy około 30 sekund. Do minuty, ale 30 sekund z reguły wystarczy. Jak na początku, jak jest mało kropelek, to tego nie będzie widać, ale jak już jest później więcej kropelek, to już nawet będzie widać, to złoto wypłynie na górę. Po prostu ono będzie na powierzchni takie kawałki. I to będzie śmierdziało. To będzie śmierdziało jako chlor. To nie ma nic wspólnego z takim bliczem czy bleszem, po polsku się mówi, takim normalnym kuchennym. To jest zupełnie... Wybielaczem. Dziękuję. To nie ma nic wspólnego z tym, to jest zupełnie inny środek, inny wzór chemiczny. I powoli, jeżeli, to była ważna rzecz, poczekaj, jak dojdziemy do takiego momentu, że będzie nam niedobrze, antidotum do tego, żeby to przestało być niedobrze, zdusić pół cytryny na szklankę wody i to wypić. I przejdzie jak ręką odio, ponieważ to kiedyś było właśnie używane jako aktywator do tego MMS-u, czyli po prostu działa przeciwnie, jako antidotum dosłownie. To jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś zdecyduje się, żeby to brać, nie wierzcie mi. Jak mi nie wierzycie, idźcie do pana Szczepaniaka, on to ma, on wie o co chodzi, on wam pomoże przeczytać, sam mówił, pomoże wam przeczytać i rozkminić test z włosa czy z krwi i na pewno wie więcej niż ja. Ja wiem tylko po tym, co zrobiłam, jak ja to użyłam i mogę opowiedzieć tylko historię. A jak długo to używałaś? O, wielokrotnie i teraz właśnie jestem na tym. Chciałam osobny filmik zrobić, dlaczego jestem taka gruba i opowiedzieć, bo to jest jedna ważna rzecz. Możesz się śmiać, ale ja dostałam próbę szczepionkową i chciałam o tym powiedzieć. Nie tylko jestem antyszczepionkowcem, ale jestem antypróbą szczepionkowym na TB, czyli na gruźlicę. I można tego wcale nie wziąć. Nie trzeba wziąć próby szczepionkowej, nie trzeba sobie zrobić prześwietlenia rentgenowskiego, co ja nie chciałam zrobić. Można tylko pójść i zrobić z krwi po prostu badanie. Ale no niestety dowiedziałam się o tym później, za późno. To jest, warto opowiedzieć o tym osobno. Dlaczego, ile razy to piłam? No piłam to wielokrotnie na próby, wkładałam to w różne części i wszelkie otwory w moim ciele, łącznie z tylnym otworem, ale dusz nie robiłam, bo nawet nie dusz jako do przodu, od dołu, nie robiłam tego, bo jakoś tak nie miałam potrzeby, jakoś dziwnie to było, uczucie dziwne. Więc wypróbowałam to do oka, do nosa, do ucha, do odbytu, w każdą dosłownie jedną dziurę. Wypiłam tego mnóstwo, nie zabija, a wszystkie zmysły się budzą. I co się zaczęło budzić? To się zaczęły budzić, jak się za dużo tego robi. To nie trzeba się obawiać, że jak ja to teraz wezmę, to nagle będą do mnie przychodzić jakieś tam skądś tam. Ale ja tego wzięłam za dużo i to nie samo to doprowadziło do tego, że tam się zaczęły dziać jakieś paranormalne rzeczy, tylko ja po tym zaczęłam brać Ormus. I to możemy robić osobne filmiki, jak chcesz, na temat tego, co zaczęło przychodzić i ile więcej wiadomości. Bo na przykład... Kiedyś pod taką małą hipnozą opowiedziałam, to już jest ostatnia rzecz, opowiedziałam, ile zrobiłam rysunków, bo nie mogłam nic mówić, tylko widziałam obrazki. I jeden z obrazków był taki półksiężyc, pod spodem kółeczko, a pod spodem taki niezamknięty trójkącik, jako strzałka. I ja to namalowałam i pytanie było takie, bo pytanie było właśnie o wolną energię perpetuum mobile, jak, żeby dostać jakieś wzory, żeby coś dostać na ten temat. I pytanie było takie, to kto przyjdzie? I jak było, kto przyjdzie, to ja to namalowałam. I zajęło mi na pewno 6 miesięcy albo rok i 6 miesięcy, teraz nie chcę kłamać, ale znalazłam to u Nostradamusa. Nostradamus podobno miał takie rysunki kiedyś.
i na tych rysunkach ja to znalazłam i byłam epifanii znowu, olśnienie dostałam i dopiero od tego znalazłam, kto to był. I ci ludzie, jako grupa ludzi, a nie będę mówić teraz kto, współpracowali między innymi z panem Edgarem Cayce'em. I teraz może jeszcze powiemy, bo Edgar Cayce się okazało, używał tego i ci ludzie się wszyscy znali w tych samych czasach. Bo jak ja zaczęłam szukać, że szukaj, a znajdziesz tego przepisu na to złoto, to mi się przypomniało znowuż u Barbary Marciniak, że było napisane, że myśl, że rozkmin ludzi, którzy żyli w tych samych czasach. I mi się to przypomniało. I sobie myślę, kurczę, no to jak ten jeden gość używał, ten pan Leslie Keeley, używał to w 1800 do 1900 i w tym czasie, przez te 20 lat, gdzie tylko było około 60 milionów Amerykanów tutaj, i oczywiście nie wszyscy byli chlorami, nie wszyscy mieli problem alkoholowy, dobra, stało się tak, nie, ja naprawdę uważam, że ludzie, którzy są alkoholikami, to nie jest ich wina i że to jest choroba. I że to jest... To są ludzie bardzo wrażliwi, którzy nie radzą sobie z emocjami i po prostu nie chcąc czuć bólu, no przytępiają odczucia. Ci ludzie najczęściej byli urodzeni z bardzo wysoką aurą, o czym my w ogóle nawet sobie nie zdajemy sprawy i tak jak mówisz, są bardzo sensytywni. Co się stało? Okazało się, że ten pan Edgar Cayce w tym samym czasie, kiedy pan Leslie Keeley używał na alkoholików złoto, pan Cayce używał trzy urządzenia. Jedno urządzenie się nazywało Violet Ray i to dostał od takiego pana właśnie, od tego półksiężyca, kółeczka i trójkąta niedokończonego. Wet Cell i Radial Appliance. I nigdy nie pamiętam, czy Wet Cell, czy Radial Appliance, ale samo to, że Wet Cell, czyli mokra komórka, to chyba jest to. To było urządzenie, które miało takie pudełko. W tym pudełku właśnie miało te złote panaceum, czyli chlorek złota 3 z, powiedzmy, z MMS-em. I przez to urządzenie, tak jak Hilda Clark i jej zaper, czy pana Tara Taicho Nunchako, na tej zasadzie, jak wielu różnych innych, jako Rajfa i tak dalej, miało plus i minus i wysyłało częstotliwość tego złota do organizmu i tam, gdzie była choroba, trzeba było przykładać te dwie elektrody. Ale były takie przypadki, gorsze przypadki, tak je nazwijmy, kiedy ktoś był naprawdę bardziej chory i trzeba teraz zrozumieć, że wtedy nie było 24 szczepionki, tak jak ja dostałam, a dzieci teraz dostają ponad 50, tylko wtedy była na przykład jedna albo jakiś rodzaj pracy, jako na przykład ten Mad Hatter, czyli robić kapelusze właśnie i czyścić skóry rtęcią. I takie osoby dostawały to doustnie. I to też mi zajęło długo czasu, żeby do tego dojść, ale w końcu wzięłam męża za fraki, pojechaliśmy do Virginia Beach w Virginii, gdzie jest jego biblioteka. I tam była bardzo miła pani i pokazała mi te wszystkie trzy urządzenia, bo bym chyba to jeszcze przez ileś lat nawet o tym nie wiedziała, zanim ja bym się doszukała tego. I ja normalnie znowu miałam olśnienie, wow, te wszystkie urządzenia działają przez utlenianie. I oprócz tego pokazała mi, jak szukać tam, zapisałam się do tej biblioteki i to teraz większość jest elektronicznie może znaleźć, chociaż jest dużo trudniej niż jakby się szukało w książce, bo trzeba po prostu znać słowa, które są stare słowa i to nie jest w takim codziennym języku. Ale doszukałam się ponad 1000, nie chcę ileś kłamać, 1000 może 400 albo coś takiego, przypadków, gdzie było używane to złoto i część z tego była używana właśnie doustnie. I to była właśnie, tam też jest recepta i tam też jest wszystko na grains, czyli nie ziarenka, tylko granulat. I to było wszystko tam właśnie zapisane i on ma na przykład testimonies, czyli ma nie ze wszystkich ludzi, ale 90% ludzi, którym on w ogóle w życiu pomagał, a tam miał chyba 14 tysięcy tych czytań. Wysłało mu odpowiedź, że po prostu im pomógł na coś, bo on nie pomagał tylko na choroby, a na różne rzeczy, ale po prostu ludzie mu wysyłali odpowiedzi, że to pomogło i on wtedy miał taki feedback, czyli odpowiedź. Tak. Chyba. A powiedz, ty te książki,
to, co byłaś w tym muzeum, nie wiem, sfotografowałaś parę rzeczy takich, masz no, coś, co można by pokazać. U pana, znaczy u pana Edgar Cayce? Nie, w tej bibliotece, co byłaś przy Virginia Beach. To jest Virginia Beach, to jest pan Edgar Cayce, śpiący profesor Ameryki, to jest to. Okay, okay. A jak, jeżeli ci chodzi o to, czy sfotografowałam na przykład na ten Leslie E. Keeley te patenty, no to nie, bo to po prostu nie, okay, nie interesowało mnie. Dobra, ale mówisz też, że to jest dostępne w internecie, w jakichś tam bibliotekach online. Czy masz linki do tego, żeby też udostępnić? Mogę ci wysłać, a mogę ci zeskanować. Mam gazetkę, którą tam dostałam i są na tej gazetce te trzy urządzenia. I te urządzenia, one, bo na przykład właśnie ten pan, właśnie od tego półksiężyca, kółeczka i tego trójkącika niezamkniętego, to on był znowuż znajomym z wieloma osobami, i teraz już za dużo powiem, ale on na przykład był znajomym z Lakowskim i był znajomym, pan się nazywał Francuz i teraz mi się coś zapomniało na P, ale on właśnie takie urządzenie zrobił, ogromne urządzenie z drugiego piętra w budynku, na krześle się stało i to było nie Pauling, tylko jeszcze inny, to Pauling to był od Cytryny. W każdym razie ten dobry pan miał wiele pomysłów i powiedział wielu ludziom, już rozumiał, że to chodziło o utlenianie, bawił się piorunami i rozumiał, że to chodziło o utlenianie i robił wiele różnych urządzeń, które po prostu rozdawał, bo się nie miał czasu bawić w takie rzeczy. On miał tam swoje inne projekty i dzięki temu wiele ludzi skorzystało. Nie pierę. Jeszcze myślę nad tym, bardzo francusko brzmiące, tak jak Puré, ale bardzo, bardzo podobnie brzmiące nazwisko. Kiedyś sobie przypomnę, to jeszcze o tym powiem. Oni mieli na przykład też ponad chyba 30 tysięcy osób wyleczonych z raka i oczywiście przez Rockefellera to zostało zamiatane. Wracając jeszcze do pana Leslie E. Keeley, do tego od alkoholizmu i od właśnie tego panaceum, Gold Cure. Ten człowiek wyleczył tyle ludzi, te 400 tysięcy w ciągu tylko tych 20 lat, z tych 60 milionów to tam jest procent 0,5 coś tam procenta, prawda? Więc ogromna liczba ludzi, jakby nie było. I jego pozamiatali na szybko, ponieważ ktoś się zaczął, oprócz tej neurastenii, czyli tych wszystkich nerwowych chorób, na przykład jako, żeby podać przykłady, jako stwardnienie rozsiane boczne, no wszelkie, czy jakieś mentalne choroby, oni z tego leczyli. No i ktoś zaczął leczyć tym raka. I jak zaczęli leczyć tym raka, to ich Rockefeller pozamiatał w ciągu chyba, nie chcę kłamać, ale 4 czy 5 lat. I te wszystkie jego instytuty powoli zaczęły być zamykane, przerabiane na, u nas się mówi sanatorium, a tutaj było sanitarium, bardziej jako miejsca, gdzie trzymano ludzi obłąkanych, więc już nawet, to jest taka psychologiczna zagrywka, więc już nawet nikt nie patrzył w tym kierunku, po prostu zrobiono to jakieś miejsce odizolowane. Psychiatryczne szpitale, tak, i odizolowane, że nikt nawet już, że pamięć o tym w ogóle, że coś tam było dobrego, oni w ten sposób działają ze wszystkim. I niektóre miejsca było właśnie AA miejsca, Alcoholic Anonymous było zakładane i Rockefeller to kompletnie wykończył. Ten pan się jeszcze trzymał tam w tym Dwight, Illinois przez kilka lat, się nie dawał i w końcu wyjechał do żony, był bezdzietny, wyjechał do żony do Kalifornii i tam zmarł. Moim zdaniem na serce, moim zdaniem ktoś mu też czymś pomógł, bo wtedy to było bardzo takie popularne, żeby komuś coś dosypać i na serce, bo wtedy nie było badań żadnych robionych. Więc zmarł na serce, umarł jako milioner w tamtych czasach. To teraz by umarł nawet nie jako bilioner, czyli miliarder, tylko trylioner, czyli biliarder po polsku, tak? Umarłby bardzo bogaty w dzisiejszych czasach, no i co? No po prostu nieszczęśliwie umarł. Pomogli mu, no. Super. Dobra, to cokolwiek masz, jakieś materiały, to przyślij i ja to umieszczę pod spodem w opisie. Dobrze. Dobra. Rozumiem, że wszystko, tak? Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. No hej.